Rady Miasta Lubawa stwierdzam, że w sesji uczestniczy 12 radnych na ogólny stan 14, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Witam serdecznie Państwa radnych, Pana Burmistrza, pracowników urzędu oraz zaproszonych gości. Jak Państwo zauważyli, po prostu na posiedzeniu wspólnej komisji doszły nam dwa punkty i dlatego zmienił się proponowany porządek obrad. Przedstawię Państwu teraz już taki porządek obrad, który będziemy chcieli przyjąć. Pierwsze to jest otwarcie, stwierdzenie prawomocności, przedstawienie porządku obrad. Drugie, przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Trzecie, sprawozdanie z działalności burmistrza miasta w okresie między sesjami. Czwarte, przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Lubawa w roku szkolnym 2014-2015. Po piąte, informacja o oświadczeniach majątkowych, w tym radnych oraz pozostałych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych. W punkcie szóstym podjęcie uchwał w sprawach podpunkt A, zgłoszenie kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. Podpunkt B, wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Iławie na okres kadencji 2016-2019. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Lubawa. Podpunkt D, przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ich sprzedaży, od ich ceny sprzedaży. Podpunkt E, ustanowienia wyróżnienia zasłużony dla miasta Lubawa oraz określenia zasad przyznawania wyróżnienia. Podpunkt F, zmieniająca uchwałę nr 9 łamane przez 77 łamane przez 2015 Rady Miasta Lubawa z dnia 3 lipca bieżącego roku w sprawie przyjęcia programu ponadlokalny program rewitalizacji sieci miasta Czitasłowo województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie miasta Lubawa. Punkt 7, pytania i wolne wnioski, w 8 będą udzielone odpowiedzi. Czy w sprawie tak przedstawionego porządku obrad ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie ma. Kto jest za przyjęciem porządku obrad, zechce podnieść rękę. Dziękuję bardzo. 12 głosami Rada przyjęła porządek obrad. Więc przystępujemy do jego realizacji. Protokół z 11 zwyczajnej sesji Rady Miasta znajduje się do wglądu w referacie organizacyjnym. Czy są pytania, uwagi do protokołu z 11 zwyczajnej sesji? Nie ma uwag, nie ma wniosków. Jeżeli nie ma, przegłosujemy przyjęcie protokołu. Kto jest za przyjęciem protokołu, zechce podnieść rękę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, sprawozdanie z działalności burmistrza obejmuje okres między sesjami od 1 do 28 października bieżącego roku. 1 października odbyła się ostatnia sesja Młodzieżowej Rady Miasta pierwszej kadencji. Wspólnie z opiekunem Młodzieżowej Rady, Radą Iwoną Górniewską, podziękowaliśmy uczniom za pracę w Radzie. Zgodnie ze statutem w październiku przeprowadzono są wybory w szkołach na drugą kadencję Młodzieżowej Rady Miasta. 2 października w Kancelarii Notarialnej w Lubawie podpisałem akt notarialny dotyczący nabycia na rzecz gminy miejskiej Lubawa nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Piaskowej o powierzchni 434 m2 na cel związany z drogą publiczną. Nieruchomość została nabyta od państwa Stefana Elżbiety Nowak, Romana Dłuszczakowskiego, Barbary Wyżlic oraz Doroby Dyszkowskiej za kwotę w wysokości 6,5 tysiąca złotych, co w przeliczeniu daje kwotę około 15 zł za metr kwadratowy. Również tego dnia spotkałem się z komendantem Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Iławie panem Maciejem Kasińskim, a rozmowy dotyczyły zmiany przeznaczenia kwoty dotacji, jaką komenda otrzymała od samorządu w tym roku. Pierwotnie dotacja miała zostać przeznaczona na dofinansowanie zakupu pojazdu kwatermistrzowskiego. Ostatecznie Wysoka Rada, zmieniając budżet na ostatniej sesji, zdecydowała o przeznaczeniu tych środków na zakup specjalistycznego sprzętu do nauki z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
6 października spotkałem się z dyrektorem oddziału spółki Lubada S.A. panem Arturem Frąckiewiczem. Rozmowy dotyczyły planów inwestycyjnych spółki w dzielnicy przemysłowej miasta przy ulicy Unii Europejskiej, gdzie firma posiada swoje grunty. Planów, które uzależnione są również od pozyskania zewnętrznych środków. Władze spółki chciały też się dowiedzieć, czy miasto jest zainteresowane nabyciem terenów, na których obecnie znajduje się siedziba firmy. W związku z tym, że teren ten jest położony w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego i historycznym, by tę funkcję w planie zagospodarowania przestrzennego miasta rozszerzyć w przyszłości na nieruchomość będącą dzisiaj własnością Lubawy S.A., stąd też moja odpowiedź była jednoznacznie negatywna. Również 6 października ogłosiłem pierwszy publiczny przetarg pusty nieograniczony na sprzedaż samochodu Lubień 3, będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie. Cena wywoławcza za pojazd ustalona została przez rzeczoznawcę na poziomie 9,5 tysiąca złotych. Przetarg nie doszedł do skutku ze względu na brak osób zainteresowanych zakupem samochodu. 7 października dokonałem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą budowy obiektu użyteczności publicznej na terenie Zamku Biskupów Chojnickich w Lubawie, przeprowadzenie badań archeologicznych, architektonicznych i georadarowych. W wyniku oceny złożonych ofert z postępowania wykluczono 4 wykonawców, a spośród pozostałych ofert najkorzystniejszą złożyła firma RKO Adama Męckiewicza ze Stawigody. 16 października podpisałem umowę na wykonanie zadania, określając termin zakończenia prac na 30 września przyszłego roku. Przypomnę, że wartość umowy opiewa na kwotę 449 565 zł brutto. 9 października w Kancelarii Notarialnej w Lubawie podpisałem akt notarialny dotyczący umowy zamiany nieruchomości ze spółdzielnią mieszkaniową Zgoda w Lubawie. W ramach umowy spółdzielnia mieszkaniowa Zgoda przeniosła na rzecz gminy miejskiej Lubawa własność nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Papieża Jana Pawła II o powierzchni 70 m2 stanowiącej część osiedlowego parkingu oraz nieruchomości stanowiącej chodnik przy ulicy Warszawskiej o powierzchni 1021 m2. W zamian gmina miejska Lubawa przeniosła na rzecz spółdzielni własność nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Papieża Jana Pawła II o powierzchni 26 m2 oraz nieruchomości położonych za garażami przy ulicy Gdańskiej o powierzchni 430 m2. Wartość gruntów przekazywanych przez spółdzielnię została oszacowana na kwotę 86 067 zł netto, natomiast wartość gruntów gminy na kwotę 39 288 zł netto plus należny podatek VAT. Zamiana nieruchomości pomimo różnicy w wartościach gruntów została dokonana bez obowiązku wzajemnych spłat i dopłat. 12 października wraz z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury panem Zenonem Babrockim zainaugurowaliśmy kolejny rok akademicki działalności Uniwersytetu III wieku. 14 października uczestniczyłem w uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej, natomiast wiceburmistrz Stanisław Kierozow odwiedził mnie z okazji święta przedszkola miejskiego oraz gimnazjum. Również 14 października uczestniczyłem w uroczystościach wręczenia statuetek podczas uroczystej gali konkursu Inwestycje 25-lecia na Warmii i Mazurach zorganizowanym przez Gazetę Olsztyńską. Kapituła konkursu w kategorii Społeczna Odpowiedzialność Biznesu wyróżniła firmę Szyna Kamerle, dostrzegła również pozytywną rolę samorządu miejskiego w tworzeniu przyjaznego klimatu dla rozwoju biznesu. 15 października w Kancelarii Notarialnej w Lubawie podpisałem 3 akty dotyczące zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej Lubawy. Pierwszy akt dotyczył sprzedaży prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Matejki o powierzchni 359 m2 przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Nieruchomość została zbyta w trybie bezprzetargowym na rzecz państwa Ireny i Jerzego Klimek za kwotę 9876 zł brutto, co w przeliczeniu daje kwotę 27,50 zł za 1 m2. Kolejny akt dotyczył sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Borek o powierzchni 1688 m2. Nieruchomość została zbyta w formie przetargu ustnego ograniczonego na rzecz firmy Anna Michała Kasprzeckiego za kwotą 78 780 zł brutto, co w przeliczeniu daje kwotę 46,67 zł za 1 m2. Ostatni akt dotyczył sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Bolesława Asta o powierzchni 4183 m2. Nieruchomość została zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego na rzecz lubawskiego przedsiębiorstwa budowlanego za kwotę 383 800 zł brutto.
kwadratu siódmego metra kwadratowego wyniosła niespełna 92 zł. 20 października spotkałem się z wójtem gminy Lubawa Tomaszem Ewertowskim, prezesem firmy Szyna Kajakę Szynaką oraz prezesem przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji Stefanem Parkowskim w sprawie wspólnej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej do miejscowości Wortęgi. Ten temat przewija się w rozmowach z wójtem gminy od pewnego czasu. Wydaje się jednak, że obecnie koncepcja ta nabiera kolorów z uwagi na inwestycję kabelową w Wortęgi. Stanowisko, jakie reprezentują w rozmowach, jest następujące. Każda ze stron poniosłaby koszty wybudowania sieci kanalizacyjnej w swoich granicach administracyjnych. Nasza spółka jest zainteresowana odbiorem nieczystości z terenu gminy, nie zamierza jednak, zgodnie z sugestią drugiej strony, administrować nowo wybudowaną siecią na terenie gminy, ani też przejmować wybudowanego przez gminę wiejską majątku z uwagi na fakt, że takie działanie podniosłoby koszty funkcjonowania spółki, co musiałoby mieć odzwierciedlenie w kosztach opłat dla mieszkańców Lubawy. O dalszych ustaleniach będę Wysoką Radę na bieżąco informował. 21 października wspólnie z burmistrzami miast należącymi do Polskiej Krajowej Sieci Miast Dobrego Życia CITASO spotkałem się w połączeniu z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem. Rozmowy dotyczyły omówienia spraw związanych z zawarciem porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa a Stowarzyszeniem Polskiej Miasta CITASO w sprawie ponadogólnego programu rewitalizacji, który umożliwi nam korzystanie ze środków dedykowanych właśnie na miasta należące do sieci, a które zostały zapisane w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa na lata 2014-2020. Już w zeszły piątek, 23 października, Zarząd Województwa wyraził zgodę na zawarcie porozumienia, a na najbliższy piątek, 30 października, zaplanowane zostało walne zgromadzenie Stowarzyszenia Polskiej Miasta CITASO, na którym ma zostać podjęta uchwała aktualizująca ponadlokalny program rewitalizacji miast oraz następnie zaplanowane zostało zawarcie porozumienia z Zarządem Województwa w sprawie realizacji tego programu. Stąd też niezbędne są kolejne uchwały Rad Miast akceptujące lokalne programy rewitalizacji. Nie oznacza to jednak końca prac nad tymi dokumentami w zakresach poszczególnych miast, bowiem cały czas uwagi do niektórych zapisów w programie zgłasza Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego. W tej kwestii sytuacja jest niezwykle dynamiczna, a o takim trybie postępowania zainteresowani burmistrzowie dowiedzieli się wczoraj około godziny 13. Stąd ten pośpiech i moja prośba o akceptację dokumentu, który otrzymaliście Państwo wczoraj, a który zaproponowałem pod obrady dzisiejszej sesji. 22 października odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia, na którym podjęto uchwały w sprawach zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2015 rok, planu pracy Rady na rok przyszły. Podczas posiedzenia omówiona została także aktualna sytuacja w Ośrodku Zdrowia, w tym kwestia związana z e-rejestracją. Rada zdecydowała również o przyznaniu kierownikowi ośrodka nagrody za pracę, doceniając dobrą sytuację finansową miejskiej placówki, przeprowadzone inwestycje, jak również wdrożenie systemu elektronicznej rejestracji pacjentów. I informacja ostatnia. 23 października wraz z zastępcą Stanisławem Kieruzelem uczestniczyliśmy w konferencji Zrównoważony Rozwój Społeczno-Gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego, która odbyła się w Sejmie. Była to już 13. edycja rankingu organizowanego przez Politechnikę Warszawską wspólnie z Fundacją Godła Promocyjnego Teraz Polsce. Przypomnę, że udział w rankingu jest bezpłatny, nie wymaga zgłoszenia, a dane do oceny poszczególnych miejscowości w kraju pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego. W tegorocznym rankingu Lubawa oceniona została bardzo wysoko za pracę w roku 2014. W kategorii gmin miejskich zajęliśmy 3. miejsce w Polsce, ustępując miejscowościom turystycznym Karpaczowi, który zajął 2. miejsce, oraz Krynicy Morskiej, która zwyciężyła w kategorii gmin miejskich. Dziękuję z tego miejsca Wysokiej Radzie. Wobec dobrej współpracy na pewno nie osiągnęlibyśmy tak dobrego rezultatu. Dziękuję również pracownikom, a przede wszystkim mieszkańcom, bo to właśnie oni na co dzień ponoszą konsekwencje podejmowanych przez nas decyzji. Ja Państwu dziękuję, natomiast sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Państwa na poprzedniej sesji przedstawi Pani Sekretarz. Dziękuję i proszę o przedstawienie. Wysoka Rado, sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Lubawa podjętych na 11. zwyczajnej sesji w dniu 30 września 2020.